Hejka kochani, dzisiaj otworzymy sobie kolejne kalendarze, tym razem są one z OnlyBio. Jest to kalendarz 12-dniowy i kalendarz 6-dniowy, jeśli mogę nazwać je kalendarzami, ponieważ są nazwane jako boksy, ale mają okienka, więc załóżmy, że to są kalendarze i w tym jednym odcinku otworzymy dwa i porównamy sobie ich zawartości. Ten wyżej jest kalendarzem 6-okienkowym, kosztował on około 50 zł, a ten niżej jest kalendarzem 12-okienkowym i kosztował on 70 zł. Więc przejdźmy do otwierania. A więc tak prezentują się nasze kalendarze z bliska. Myślę, że zaczniemy od tego mniejszego, czyli ten sobie na razie odsuniemy, a przybliżymy sobie właśnie ten 6-dniowy. Jak widzicie, jest tutaj marka zaprezentowana i oczywiście Higher Gift Box. Powiem Wam, że to jest moja ulubiona marka kosmetyków do włosów. Jeśli oglądaliście wcześniejsze filmy, a przede wszystkim puste pudełko, to o tym bardzo dobrze wiecie, więc ja na pewno te produkty wykorzystam. Jeszcze wracając do tego poprzedniego, dorwaliśmy go jako ostatni. Nie mogliśmy nigdzie znaleźć i jak widać tutaj troszkę są takie małe zagniecenia albo coś, no ale go wzięliśmy, ponieważ to ciężko trafić na taką sztukę. Wszyscy się rzucają na te kalendarze, więc naprawdę nie ma ich zbyt wielu. A więc ten na razie sobie odłożymy, później porównamy sobie zawartości dwóch boksów kosmetycznych. A teraz otworzymy ten. Spójrzcie, jak niesamowicie wygląda on w środku. No, może Wam się Jacek gdzieś odbijać kalendarzu, ale mam nadzieję, że nie. A więc mamy tutaj 6 okienek. Dla mnie to wygląda fantastycznie. Naprawdę, gdyby każdy kalendarz tak wyglądał jednorożcowo, to ja bym była zadowolona. Ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do otwierania, bo już sama się nie mogę doczekać. Więc zacznijmy od okienka numer 1. Jakość otwierania okienek super. Zawartość trochę mniej super. Jak widzicie, mamy tutaj taką małą scrunchy gumkę. Jest taka, no, malutka, nie? Wydaje mi się, taka mało scrunchy. No, ale okej, rozumiem, to jest kalendarz z kosmetykami do włosów. Gdzie tu masz ta gumka? No, okej. Na razie bez komentarza. Przejdźmy do dwójki. Przypominam, że kosztował ten kalendarz 49,99 i w pierwszym okienku jest gumka, to trochę słabo. A w drugim okienku mamy odżywkę emolientową, naturalna wegańska formuła z masłem shea, olejem lnianym i olejkiem z awokado. Jest tutaj 50 ml. Ciekawi mnie, jak pachnie. Zapach soczystego mango. Więc fajnie, na pewno zużyję. Trójeczka. A w trójeczce mamy kolejną odżywkę, tym razem jest to odżywka humektanowa, naturalna wegańska formuła z aloesem, betainą i kwasem mlekowym. I o jakim zapachu tym razem jest? O zapachu maliny i różowego pieprzu. Też 50 ml, więc już mamy 100 ml odżywki. Czwóreczka. A w czwóreczce mamy szampon balansujący do przetłuszczającej się skóry głowy. Naturalna wegańska formuła z ekstraktem z drożdży i olejkiem canola. Akurat przy tym mamy zapach słodkiego kiwi i wydaje mi się, że że to jest akurat ten szampon, który ja używam, tylko po prostu w mniejszej wersji. No tak mi się wydaje, że mój szampon też kiwi pachnie. Więc fajnie, mamy już dwie odżywki i jeden szampon. Co znajdziemy dalej? Piątka. A w piątce mamy odżywkę proteinową. Naturalna wegańska formuła z proteinami pszenicy, soi i arganiną. Tym razem jest również o zapachu kiwi. Czyli już mamy trzy odżywki i jeden szampon. No i sprawdźmy, co mamy w naszym ostatnim okienku w malutkim kalendarzu. I w szóstce mamy wcierkę. Jest pobudzająca,
pobudza zdrowy wzrost włosa. Naturalna, wegańska formuła z kapsaicyną, ekstraktem ze skrzypu polnego i kozieradki. Nie widzę, trochę z daleka, więc muszę się zbliżać. I tutaj mamy większą pojemność, jest to 100 ml. Spoko, miałam wcierkę, ale chyba nie tą. Miałam taką spryskiwaną, a tutaj mamy w takim innym atomizerze. Więc spoko. Więc tak wygląda nasz pierwszy zestaw z pierwszego kalendarza. Mamy tutaj trzy odżywki, szampon, wcierkę i gumkę. Przejdźmy do kolejnego i sprawdźmy, czy tam coś nas zaskoczy. A więc zacznijmy kolejny kalendarz. Na koniec sobie podsumujemy, czy coś nam się powtórzyło. Nazywam to kalendarz, ponieważ są tu okienka i wygląda to podobnie jak kalendarz. Więc otwórzmy. Wygląda podobnie jak poprzedni w środku, ale ten bardzo przypomina mi te kostki z Douglasa. Może dlatego, że się tak otwiera, jeszcze tutaj ma okienka po bokach, więc okej, przejdźmy do otwierania, już dłużej nie zwlekajmy. W tym miejscu mamy jedynkę, może trochę bliżej przesunę. I w jedynce mamy peeling enzymatyczny do skóry głowy. Naturalna, wegańska formuła z kwasem AHA i papaniną. Myślę, że to też jest produkt, który już miałam, bo miałam peeling i wydaje mi się, że to jest właśnie ten sam, tylko po prostu w innym opakowaniu i jest tutaj 50 ml, a jest on o zapachu słodkiego litchi. Dwójeczkę widzę tutaj, taką maleńką. Ciekawe, co się w niej kryje. I tutaj znaleźliśmy taki mały olejek zabezpieczający końcówki. Naturalna wegańska formuła z olejem z czarnuszki, awokado i słodkich migdałów. 30 ml i ja miałam również taki olejek w dużej wersji. Jest bardzo fajny, więc fajnie, skończył mi się akurat, ja się cieszę. Jedziemy do trójeczki. Trójeczkę mamy tutaj na środku. W trójeczce mamy tą samą odżywkę, którą mieliśmy w poprzednim kalendarzu. Jest to odżywka proteinowa, więc nie będę czytała ponownie i jest to również 50 ml. Czwórkę mamy tutaj od zewnętrznej strony kalendarza. I w czwórce znowu powtarza nam się szampon balansujący. Tak jak w poprzednim sześciookienkowym, tak samo i tutaj, również 50 ml. Piąteczka. Jest to kolejna odżywka, tym razem jest ona wieloskładnikowa, również ma 50 ml, nie było jej jeszcze w tym zestawieniu kalendarzy i ma ona zapach słodkiego litchi. Teraz otwieramy szósteczkę, jest ona tutaj. A w szóstce znaleźliśmy kołasz, czyli odżywkę do mycia. Coś nowego, tego akurat produktu nie znam z tej serii Only Bio, więc jestem bardzo ciekawa. Naturalna, wegańska formuła z olejem kokosowym i aloesem. Łoj, oczywiście mi spadło, standardowo. 50 ml i ma zapach słodkiego litchi. Teraz numerek 7. W numerku 7 znowu mamy powtórkę jak z poprzedniego kalendarza, czyli odżywkę emolientową, 50 ml. Bardzo dużo odżywek, mało szamponów. Szukamy ósemeczki. Ósemeczkę mamy tutaj na boku. Małe okienko. No i mamy tutaj takie zawiniątko, gumkę. Tym razem gumka była w opakowaniu, w poprzednim kalendarzu była bez opakowania i tym razem mamy czarną, wcześniej była niebieska, granatowa. Nie będę wyciągała z opakowania. To była ósemka, teraz dziewiątka. Kolejny produkt, który nam się powtarza, czyli odżywka. Szukamy dziesiątki. Dziesiątkę mamy tutaj po zewnętrznej stronie, ostatnie okienko z zewnętrznej strony. I w dziesiątce trafiliśmy maskę proteinową, czyli praktycznie mój ulubiony kosmetyk z tej serii, którego naprawdę używam przy każdym myciu i jest super i serdecznie Wam ją polecam.
Ma ona również 50 ml i ma zapach słodkiego litchi. Jedenastka. I kolejna maska. Super, będę mogła wypróbować inny zapach. Albo jednak nie, bo to też jest maska słodkiego litchi. Czym się różni? Aha, bo ta jest proteinowa, ta jest inna, więc spoko. Fajnie, spróbuję na pewno. I ostatnie okienko z tego kalendarza, numer 12. I w numerze 12 również nam się powtarza, jak z poprzedniego kalendarza. Jest to wcierka, więc mam dwie butelki wcierki, mogę się z kimś podzielić, na przykład Jackowi, żeby urosły mu włosy. A więc przejdźmy do podsumowania tych kalendarzy. A więc tak wygląda nasze całe zestawienie. Jak widać, produkty, które były w kalendarzu mniejszym, również były w kalendarzu większym. Mamy dwa razy odżywkę emolientową, dwa razy odżywkę proteinową, dwa razy odżywkę humektanową i dwa razy szampon balansujący i podwójną wcierkę. Kilka produktów jest nowych, jak widać, innych od tamtego kalendarza, ale taki porządny zestaw na pewno wystarczy mi na bardzo długo. Trochę mało szamponu, na pewno trzeba będzie szampon dokupić, jeśli chodzi do tych wszystkich masek i odżywek, ale ja jestem zadowolona, mimo że się powtórzyło. Jestem bardzo zadowolona z takich mini kalendarzy w nie za wysokiej cenie i oczywiście z tych produktów, bo ja lubię te produkty. A jeśli Wam podobają się takie małe zestawy, mniej okienek, mniejsze kalendarze, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, a dzięki łapce w górze ja będę wiedziała, że Wam się podobają takie filmy i będę nagrywać Wam ich jeszcze więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!